dobrze, że Was widzę. Skoro tutaj jesteście, to teraz historia mówi o Was, że Wy jesteście tymi pasterzami, których wzbudziły chóry anielskie. I Wam się objawił dzisiaj Zbawiciel. Skoro właśnie On jest Zbawicielem, to pytamy się tej nocy, co to jest wiara. Istnieje w świecie wiele sprzecznych określeń, ale najlepszymi są te, które zawarte są w Słowie Bożym. Na przykład przychodzi ślepy do Jezusa i Jezus go pyta, co chcesz, abym ci uczynił? A on mówi, Panie, abym przejrzał. A on mówi, idź, wiara twoja cię uzdrowiła. I z tego, widzicie, wynika prosta definicja, że zbawienie, że wiara to jest spotkanie. Masz problem, albo nawet dobrze się czujesz, to masz powiedzieć, Jezu, ja wierzę, że Ty dzisiaj, w tej chwili dajesz mi swoją moc. I mówisz, dobrze, wiara Twoja Cię zbawia. Wierzysz we mnie? Wierzę, że jestem przy Tobie, że Cię nigdy nie opuszczę. Ale też pamiętajcie, że wiara jest łaską, o czym mówiły dzisiaj czytania. Bo nawet gdyby tutaj siedział Pan Jezus w kapeluszu i byłby rok 30, też byś Go nie poznał, gdyby nie łaska wiary. Dlatego w tamtych czasach nie wszyscy Go rozpoznali, bo inaczej, jak wiecie, nie miałby kto Go ukrzyżować. Bo wielu ludzi myśli, że wiara to jest pewien sąd intelektualny, że trzeba stwierdzić, że Pan Bóg istnieje, że Pan Bóg stworzył świat. I taka wiara intelektualna nie ma większego wpływu na ludzkie życie. Bo ludzie nieraz bez głębokiej wiary biblijnej postępują tak, jakby Pana Boga w ogóle nie było. Jakby Bóg nie miał żadnego wpływu na ich życie. Sami sobie radzą, sami zdobywają pożywienie i mają różne problemy. Dlaczego tak jest? Gdzie szukać przyczyn takiego intelektualnego traktowania wiary, która praktycznie jest niewiarą? Bo wielu zapomina, że najgłębszą postacią wiary to jest pewność, że On jest przy mnie i mnie ciągle zbawia. Pewność. Bo gdy człowiek zaczyna wątpić, to schodzi z płaszczyzny wiary. A więc widzicie, że u podstaw naszej wiary w to, że się narodził Jezus w takim znikomym ciele, to jest pewność. To jest takie rozumowanie, że skoro Bóg tak powiedział, to ja w to wierzę. Bo Bóg nie może się mylić. Nie może mnie wprowadzić w błąd. I stąd jest wniosek prosty. Skoro On tak powiedział, to nie mogę w najmniejszym stopniu wątpić. Bo byłoby to zniewagą wobec olbrzymiego majestatu boskiego. A więc nie możemy ani na chwilę wątpić. Widzicie, to jest wiara. To jest pewność, że On ciągle mnie niesie na rękach. Bo zobaczcie, my na przykład nie wątpimy w sprawy teoretyczne. Na przykład nikt nie wątpi, że Jezus się narodził. Albo że był ukrzyżowany pod Poncjuszem Piłatem. To wszyscy o tym wiedzą. To są kamienie takie nad Morzem Śródziemnym, gdzie pisze, że wielkorządcą wtedy był Piłat. I tak tam pisze, Piłat po łacinie, Pilatus. A więc był taki człowiek. I trudno, żeby dzisiaj ktoś w to wątpił. Ale to nie jest jeszcze wiara. Bo gdy
pytamy dopiero o rzeczy praktyczne, a wtedy już spotykamy się z prawdziwą wiarą. Dlatego tymi praktycznymi pytaniami, tą praktyczną rzeczywistością to jest prawda o tym, czy wierzysz, że Bóg cię miłuje, że tak cię umiłował, że wydał swojego Syna za ciebie. Następną prawdą to, czy wierzysz, że w każdej chwili masz odpuszczenie grzechów. I tu dochodzimy do sedna sprawy. Skoro Bóg mnie miłuje, to dlaczego umarła 2-letnia dziewczynka? I właśnie tutaj ateiści mają silny argument przeciw miłości Bożej. A my mówimy, nie, skoro umarła, to ja jestem pewny, że Bóg jednak nas miłuje. Oj, to jest bicie wiara. Bo tak to będziemy roztrząsać te sprawy bez końca w biurze czy na budowie. A więc mamy mieć pewność, że Bóg nas miłuje. A więc musimy uwierzyć w miłość Boga do mnie. I ta miłość sprawiła, że On już podczas swoich narodzin głosi swoją śmierć. Już On wtedy wydaje się za nas. Już wie, po co przyszedł na ziemię. I nie możemy patrzeć na Jezusa jako na fakt historyczny, wstrząsający z pewnością, ale zaistniały w dalekiej przeszłości i koniec. Co mi to obchodzi? A więc wiecie, śmierć za nasze grzechy była ofiarą i ta ofiara obejmuje wszystkich ludzi na kuli ziemskiej. I ta śmierć zgładziła problemy wszystkich ludzi, wszechczasów. I jej skutkiem jest unicestwienie grzechu przede wszystkim. On właśnie zgładził każdy grzech. I jak w to uwierzymy, to docieramy do istoty chrześcijaństwa. Bo w naszym życiu często panuje małe nieporozumienie, że my łączymy odpuszczenie grzechów tylko z praktyką spowiedzi. Jest taka powszechna opinia, że możemy tylko uzyskać odpuszczenie grzechów przez spowiedź. Dopóki się nie wyspowiada, no to ja żyję w grzechu. Nie jestem zbawiony. I można by się nawet spowiadać codziennie. I my w praktyce spowiadamy się raz na miesiąc, może raz na kwartał. Ale jest pytanie, co jest pomiędzy tymi spowiedziami? I utarło się przekonanie, że normalnie żyjemy w grzechach. I uważamy, że stan grzechu jest stanem normalnym. Przybyliśmy do tego, że życie w grzechu to jest stan normalny. Od czasu do czasu, z jakiegoś święta, idziemy do spowiedzi, mamy jakąś rocznicę, otrzymujemy odpuszczenie grzechów. W porządku. Powstaje pytanie, na jak długo otrzymujesz odpuszczenie grzechów? Dlatego niektórzy po spowiedzi starają się jak najszybciej iść do komunii, bo możesz podczas marszu do komunii już zgrzeszyć. Nawet w drodze na ołtarza. Ale od poniedziałku zaczynamy normalne życie w grzechu. Ktoś to porównał do takiego życia żaby, że żaba wychodzi z błota, opłuka się w wodzie, a potem znowu człapie i wraca do błota swojego. Jeśli chrześcijanin ma świadomość, że żyje w grzechu, to czy popatrzcie się, czy w jego życiu może objawić się radość albo pokój przy Wigilii? Czy może on dać świadectwo wobec świata? Słuchajcie, Bóg odpuścił mi grzechy. Ja już nie żyję w grzechu. Czy mógłby wołać tak ta niewiasta, która zgubiła tą drachmę
i mówi: chodźcie, koleżanki, bo znalazłam drachmę. Albo czy może taki człowiek być jak ta owca zagubiona, której Jezus szuka, a jak się odnalazła, to zwoła wszystkich i cieszcie się, mówi, ze mną, bo moje problemy są rozwiązane. Dlatego Pan chce dzisiaj przypomnieć prawdę o zbawieniu, dodając do tej prawdy o spowiedzi prawdę o żalu za grzechy. A więc żal za grzechy rozwiązuje problem zbawienia. Bo możemy zawsze żałować za grzechy, w każdej chwili. Jeżeli tylko uznajemy, że On umarł za nasze grzechy, że chce Ci darować w tej chwili Twoje grzechy mocą śmierci krzyżowej, to już jesteś uwolniony od grzechów. Jeżeli to czynię, to mogę być pewny, bo wiem, że Jezus umarł za mnie, dla mnie się narodził. Bo na przykład, gdy nie ma księdza nieraz, a bierzemy udział we mszy świętej, albo jest długa kolejka do spowiedzi, no i nie zdążyłem się wyspowiadać. Ksiądz wstał, ja zdenerwowany, proszę księdza, jeszcze jest kilka osób do spowiedzi. Czy może jeszcze ksiądz nas wyspowiadać? To powstaje mi się pytanie, czy mogę do komunii przystąpić, jak nie było księdza? No możesz, jeżeli tylko żałujesz mocno za grzechy. I ważne jest, abyśmy w ten sposób korzystali ze zbawienia w Jezusie, bo jest nie do przyjęcia, żeby człowiek od poniedziałku znowu żył w grzechu. To nie znaczy, że nie mamy iść do spowiedzi. Tylko, że jak tylko ja będę żałował i pójdę do komunii, a potem z szybkością światła się wyspowiadam, jak się otworzą drzwi kościoła, to wtedy kończę ten mój wielki żal łaską przeproszenia też Jezusa w człowieku, bo też my obrażamy nie tylko niebo przez grzech, ale osłabiamy Kościół. Wtedy Kościół jest słabszy. To jak na przykład na meczu piłki nożnej, jak jakiś jeden obrońca w sobotę zapił, potem idzie na boisko, bo też są tacy agenci, to on co on robi? On osłabia cały zespół i powinien cały zespół przeprosić nie tylko Pana Boga, nie tylko trenera, ale wszystkich. To jest dla nas oczywiste, że potrzebna jest spowiedź. Ale co on to ma ukrywać ciągle? On to ma ciągle wyznać natychmiast przed Bogiem, żeby nie żył w grzechu. I chociaż, zobaczcie, po wojnie było bardzo mało gniazdek w ścianach, to nieraz jak przyjechała telewizja do kościoła, to już tacy domorośli fotografowie nie mieli gdzie się podłączyć. Było mało gniazdek. I właśnie często jest tak ze spowiedzią, że dzisiaj coraz to mniej będzie księży, żeby nas wyspowiadali. To tak jakby nie było gniazdek. To znaczy, że co, że ja mam teraz nie robić zdjęcia? A gdzie jest jeszcze Wi-Fi? I właśnie Wi-Fi jest takim żalem za grzechy, że ciągle mam dostęp przez żal za grzechy do zbawienia. I ciągle mogę się wyzwolić z moich grzechów. To jest Wi-Fi. Nie mogę tylko czekać, aż do domu wrócę. Mogę wszędzie być pod internetem Bożym. Nie tylko jak wtedy, gdy mam gniazdko. Nawet dzisiaj można prąd też przesłać elektryczny przez Wi-Fi. A więc nie mogę wątpić i kwestionować dzieło zbawienia i żyć od poniedziałku w grzechu. Wtedy nie mam radości, nie mam zapału. A więc co trzeba robić? Trzeba uznać ten fakt, że Jezus umarł za mnie na krzyżu, że jest moim Zbawicielem, że wyznaję to, że wzywam Jego miłosierdzia cały czas. I to najbardziej trzeba wzywać miłosierdzia 5 sekund po grzechu, a nie go hodować w sobie jak jakiś nowotwór. A więc mamy się idzie powołać na Jezusa natychmiast, od razu. I już wtedy możemy korzystać ze zbawienia. A to ma szczególnie aspekt ewangelizacyjny. Bo jak na przykład jest w
standardzie 90% ludzi, którzy w ogóle się nie spowiadają, do kościoła nie chodzą, to jak może ewangelizator do nich podejść? No po prostu powiesz im, żeby najpierw w bloku oni mocno żałowali za grzechy, bo oni w ogóle jeszcze pojęcia nie mają o spowiedzi, ale mogą już przez to, że im powiesz, że Jezus dzisiaj za ciebie umiera, nie jutro, ale dzisiaj zbawił ciebie, to już on może dzisiaj przez żal wrócić do Boga z powrotem. Dlatego to dla ewangelizatorów jest tak bardzo ważne, bo zanim mu wytłumaczysz naukę o spowiedzi, to on ci już ucieknie z bloku, już go więcej nie zobaczysz. A jak mu powiesz o komunii duchowej, że on może go przyjąć w duchowej komunii, to naprawdę tam daleko poza księdzem, poza kościołem, my możemy już go doprowadzić do zbawienia. On już przez żal za grzechy jest zbawiony. To jest dla nas jasne. A potem będziemy go dalej jeszcze odwiedzać. Damy mu nadzieję, że on jest już pojednany z Bogiem, że już grzech jego został odpuszczony. Chociaż dalej będzie żył w grzechu, ale już w tej chwili musi sobie uświadomić, że Bóg nie czeka ze swoją łaską, aż on nie wiadomo, co jeszcze zrobi. I w ten sposób unikniemy jakiejś frustracji. Wtedy nie będzie to nasza wiara jakąś hipotezą roboczą, tylko naprawdę w domu, w mieszkaniu niewierzącego ta prawda stanie się faktem i będzie czymś pewnym, że nasze świadectwo jest skuteczne, że on przeżywa radość spotkania z Bogiem. I to jest, wiecie, zbawienie. To nie jest takie życie na pół gwizdka, tylko człowiek najbardziej grzeszny może Bogu oddać wszystkie swoje grzechy i wtedy Bóg będzie mógł coś w jego życiu zrobić. Jak on uwierzy w totalne zbawienie, w pełne zbawienie, a potem będziemy mu ciągle pomagać dojść do pełnej relacji z Bogiem. I nie możemy zaraz założyć, że on wszystko naprawi, że się pojedna z żoną, że wszystko naprawi, swoje grzechy, że przeprosi dzieci. I on musi doświadczyć, że dzisiaj na miarę spotkania jest zbawiony. I ciągle za minutę będzie też głosił, że jest zbawiony. I za dwie minuty też. I za godzinę podobnie. I to jest, wiecie, zbawienie. To nie jest odkładanie niczego. My musimy sobie to uświadomić, że ja nie mogę niczego odkładać na poniedziałek, na wtorek. Stale muszę żyć w łasce, w radości, w miłości do Boga. Jak tylko wiem o tym, to musimy to głosić z przekonaniem Amen. Chwała Ci, Panie Jezu, że widzimy, że nasza wiara jest fundamentem naszego życia, że Ty nam stale odpuszczasz grzechy, że stale się nad nami miłujesz, że ciągle mamy tą pewność, że jesteśmy zbawieni. Powstańmy więc teraz, aby wyznać naszą wiarę.